Małgosia i Paweł pokochali się na planie programu Rolnik Szuka Żony. Choć udział w hicie TVP2 już dano za nimi, to widzowie wciąż chętnie śledzą ich losy. Okazało się, że niedawno świętowali bardzo ważne wydarzenie w ich rodzinnym życiu i pochwalili się zdjęciem z tej okazji. Fani mocno trzymali za nich kciuki. Żeby im się udało. Zakochali się w sobie już od pierwszych chwil. Pod koniec, września 2018 roku para wzięła ślub, a już wtedy Małgosia była w ciąży. Reklama internauci bacznie obserwowali rosnący brzuszek rolniczki. W końcu 27 lutego 2019 roku świeżo upieczeni rodzice pochwalili się, że synek jest już z nimi. Chłopiec otrzymał imię Ryszard, a teraz okazuje się. Że został ochrzczony Małgosia i Paweł mieli okazję do świętowania i z okazji ich. syna wyprawili huczne przyjęcie. Dumna mama opublikowała kilka zdjęć z rodzinnej imprezy i uwagę przyciąga niecodzienna, kreacja Małgosi. Biała, krótka sukienka z głębokim dekoltem robi wrażenie. Porządzili, a na poważnie nasze dziecię, jest już chrześcijaninem. Cieszymy się, tak po prostu, napisała Małgosia pod zdjęciami w komentarzach posypały się gratulacje i życzenia dla małego rysia. Zobacz więcej materiału w wideo.